Powodem, dla którego w moim i twoim życiu światłość pojawiła się w miejscu ciemności, taniec pojawił się w miejscu smutku i płaczu, a wolność i radość w miejscu depresji, jest to, że na naszej drodze stanął sam Jezus Chrystus, który odmienił moje i twoje życie. Wierzę, że więcej wokoło nas tych, u których jeszcze Chrystus się nie objawił, niż tych, którzy z Chrystusem chodzą na co dzień. I w posiadaniu tej niezwykłej dobrej nowiny jesteśmy ty i ja, osoby, które narodziły się na nowo i które ustanowiły Pana Jezusa swoim Królem i Zbawicielem w swoim życiu. Myślę, że nie ma większej odpowiedzialności niż niesienie dobrej nowiny i życia, Ewangelii o Jezusie Chrystusie do tego zgubionego świata. Wierzę, że możemy to robić na co dzień, wierzę, że możemy robić to wśród znajomych, ale i przypadkowo napotkanych osób w miejscu publicznym. Ale wierzę, że są też takie momenty, kiedy jako całe ciało Jezusa Chrystusa mobilizujemy się razem, aby wspólnie, masowo wyludnić piekło, a zaludnić niebo. I taką właśnie inicjatywą, platformą do działania na taką skalę jest drugi dzień wydarzenia This is Our Time 2023, gdzie na wieczornej sesji, na wieczornym bloku sesyjnym, który rozpoczyna się o godzinie 18 w sobotę, 30 września, będziemy mieli otwartą, bezpłatną sesję ewangelizacyjną, gdzie chcę zaapelować, zachęcić i rzucić wyzwanie wszystkim z nas, którzy już poznaliśmy Boga w naszym życiu, abyśmy zaprosili na tą sesję otwartą, ewangelizacyjną wszystkich naszych znajomych, których możemy, członków naszych rodzin, którzy są jeszcze niezbawieni, może swojego szefa z pracy, a może człowieka, który pracuje w twojej firmie. Ktokolwiek to jest, nie ma tych, którzy by Chrystusa nie potrzebowali. Dlatego bądź tam razem z nami, przyprowadź ich, aby mogli razem z nami jeszcze raz doświadczyć Boga, a może po raz pierwszy wpaść w ramiona kochającego Ojca. 30 września 2023 roku, sobota, godzina 18. Zaludnijmy niebo i opróżnijmy piekło. A w tym wszystkim niech imię Jezusa będzie uwielbione. Do zobaczenia.